Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko. Krynica Zdrój, wiosenna Krynica i Zdrój przepięknej muzyki. Dzisiaj ta symfoniczna połączy się z rozrywkową, a ze mną są wspaniali artyści, u których boku będę mógł dzisiaj wystąpić i poprowadzić ten wspaniały koncert. To, proszę Państwa, Przeboje Wiecznie Młode. Dyrektor Mieczysław Smyda wpadł na taki pomysł kilka lat temu i ten cykl toczy się swoim życiem. I Anno Domini 2019 mamy kolejną odsłonę. Oddaję zatem głos wspaniałym artystom, których kojarzą Państwo zapewne z programem Jaka to Melodia. W czasach jego świetności i poziomu, której, wybaczcie szczerość, trudno szukać obecnie na antenie. Zatem powiedzcie o swoich wrażeniach i co u Was słychać? Ja pierwsza, tak jak kobieta, dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wystąpić dzisiaj z tak fajną orkiestrą, wspaniałą. I dla mnie tym bardziej jest to fantastyczny wieczór, ponieważ oprócz tych takich evergreenowych utworów usłyszycie Państwo też moją piosenkę autorską w wykonaniu tejże orkiestry, także taki pierwsze koty za płoty, z orkiestrą w własnym repertuarze. Oddaję głos kolegom. No, nie tylko evergreeny, ale też nowoczesne numery będą dzisiaj na koncercie w bardzo ciekawych aranżacjach. Naprawdę niektóre numery zostały bardzo mocno przeobrażone. Także myślę, że będzie bardzo energetycznie, pozytywnie. Zapraszamy, Robercie. Halo, Włodku. Tak, energetycznie, pozytywnie i w różnych stylach, także program został tak ułożony, że od Sinatry poprzez właśnie evergreeny, nowoczesne piosenki, utwory w specyficznych aranżacjach, po autorskie utwory, także... Do tańca i do różania. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam. Bardzo będzie kolorowo, a kłaniają się Państwu Robert Osam, Magdalena Tul, Marcin Jajkiewicz i Łukasz Lech. Do zobaczenia. Organizatorem tych wydarzeń artystycznych jest właśnie uzdrowisko Krynica Żegiestów, a partnerem strategicznym Urząd Wojewódzki, oczywiście Małopolski Urząd Wojewódzki. No to już teraz możemy tak churalnie podziękować wszyscy. Brawo. I na scenę poprosić prezesa uzdrowiska Krynica Żegiestów. Pan Wiesław Pióro jest z nami, zapraszamy serdecznie. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć oficjalnie dzień dobry i dziękujemy, że Państwo są z nami. Będziemy się dzisiaj dobrze bawić? Bardzo dobrze. Ściemniło się, to może nie dzień dobry, a dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w ten piękny majowy wieczór na koncercie z cyklu Małopolska Majówka z Kryniczanką. Tutaj mała korekta. Partnerem uzdrowiska Krynicy Żegiestów jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dzięki uprzejmości pana marszałka Witolda Kozłowskiego mogliśmy tą imprezę dla Państwa zorganizować. Tak jak już Państwo wspomnieli na początku, sekretem młodości i zdrowia na pewno są wody lecznicze, dla których wody lecznicze i mineralne, dla których goście przyjeżdżają do Krynicy już trzecie stulecie. Także my też zachęcamy, a dzięki temu, że pijecie Państwo nasze wody, możemy świadczyć nie tylko usługi zdrowotne, ale również możemy dostarczać produktów dla ducha, jakimi są różnego rodzaju przedsięwzięcia, chociażby cykl koncertów Krynica i Źródłem Kultury, ale także dzisiejsze przedsięwzięcie. Oczywiście dzisiaj mamy pierwszą część, na drugą już zapraszam w najbliższą sobotę. Także życzę Państwu miłego wieczoru, miłego pobytu w Krynicy, goszcząc gości, no i efektownych wrażeń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Wiesław Biuro, prezes Zgrubiska Kielica Wojewódzkich. No tak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, bo wiadomo, że w tym województwie się znajdujemy. Proszę Państwa, przeboje wiecznie młode, takie dzisiaj zagoszczą na scenie. To przeboje śpiewane przez znanych wykonawców, jak świat długi i szeroki, a my wysłuchamy ich w takim aranżu, że mam nadzieję, że Państwo będą się bawić fantastycznie. Będą nie tylko nóżką sobie kiwać do rytmu, ale też prześpiewywać razem z artystami. W odsłonie koncertu usłyszymy m.in. Mr. Bojangles, Robiego Williamsa, a także Shut Up and Dance With Me z repertuaru Walk the Moon, zespołu, który zresztą w ubiegłym roku gościł w Polsce. Pojawi się także wielki przebój Zmieniłam się, wspaniałej artystki, wokalistki, królowej Hollywood, Broadwayu Jennifer Hudson, której wielka kariera rozpoczęła się w programie Idol, którego nie wygrała. Zdobyła ogromną sympatię widzów, ale właśnie od tego momentu rozpoczęły się propozycje, bo Jennifer Hudson, proszę Państwa, to takie filmy jak Dringers, Sekrety Pszczół, Głupi, Głupszy, Najgłupszy, czy Seks w Wielkim Mieście. Zdobywczyni Złotych Globów, zdobywczyni Oscara, ale także, proszę Państwa, co może niektórych zainteresować, zwłaszcza, że mamy środek wiosny, już lato powoli puka, a najpiękniejsze jest w uzdrowisku Krynica Rzegiestów. Oczywiście, panie prezesie, popijając wodę kryniczankę. To, proszę państwa, właśnie Jennifer Hudson jest ekspertem od odchudzania. Zrzuciła sama 40 kilo, tak, wydała wspaniałą książkę. No i leczy nie tylko duszę swoim talentem, ale także i ciało. A napisała tam, co zrobić, żeby efekt jojo nie zadziałał, bo nie wiem, czy to brzmi optymistycznie, czy pesymistycznie. Napisała. Rzucić 40 kg i co dalej? Przyjechać do Krynicy i pić kryniczankę, panie prezesie. I to jest coś optymistycznego, proszę państwa, i coś optymistycznego zabrzmi już za chwileczkę na naszej scenie, to zresztą początek występów, to w przenośni i dosłownie. Pamiętają państwo tę piosenkę w repertuarze Kasi Kowalskiej. Ja myślę, że w dialog to my jeszcze dzisiaj z powodzeniem zdążymy wejść. Przed Państwem artyści, którzy jak wcześniej wspomnieliśmy, są znani z wydarzenia pod tytułem Jaka to melodia, czyli Aneta Figiel, Magdalena Tul, Marcin Jajkiewicz i Robert Osem. Oczywiście orkiestra Arte Symfonico i nasz maestro Mieczysław Smyda, pomysłodawca i twórca tego cyklicznego już przedsięwzięcia. Prosimy bardzo. To, że wierzę, to, że oddam siebie, musi działać i działa na mnie. To nie czas, nie ma co stąd iść. Ze mną bądź, z tobą że tak bardzo chciałam cię znać. Z sobą bądź, z sobą być najlepiej jest. I am changing, seeing everything so clear. I am changing, I'm gonna start right now, right here. I'm hoping to walk it out, and I know that I can. She told me all the time he wore Riffman's shirt, traveling throughout the South. He spoke with teams for a 15s. How is dog and he? They will travel about, but he dogs up and down. A Prussian war pleading your dream tonight. Oh, gather fall and keep me fine. Yeah, we born to be together. We born to be together. She took my heart, I don't know what had happened. She took my floor and she says, oh, but she ran back. Just keep my eyes on her. She says you won't let me. She knew I'd have been. Proszę państwa, teraz będzie
nie tylko miło, ale bardzo romantycznie za sprawą kolejnych pięknych utworów i to nie tylko hitów, bo pojawi się także muzyka autorska i to Wyspa, autorski utwór Magdaleny Tul. Następnie, proszę Państwa, Bądź moim natchnieniem i Ktoś między nami. Z powodzeniem można śpiewać razem z artystami. Oczywiście dodawać nie muszę, bo to wszystko ciągle pięknie w tle brzmi. Orkiestra Arte Symfonico pod batutą maestro Mieczysława Smydy. Gdzieś między prawdą a fałszem lawiruje codzienność. Wątpliwość jedna za drugą potęguje niepewność. Są tacy, którzy ograbią cię z marzeń i snów. Bądź moim natchnieniem. Przeświat zmienię, przeświadczenie, pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas to nieważny, daj blask mojej wyobraźni, myślomy, bądź jak czuły. Powietrze, wierzysz w nas. Naszą szansę chce nam wziąć i wierność. Liści spadają masłem na dół, gdy w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wam. To melodia, to nie jest cała ich kariera. I nie tylko sama melodia jest w tle. Rzecz Państwo jasna. Za chwileczkę się przekonają. Aneta Figiel to wrocławianka, która jest absolwentką sekcji wokalnej Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Występowała w bardzo wielu bardzo znanych muzykalach, m.in. Piotruś Pan, Grease, Miss Saigon czy Chicago. Chyba mój najbardziej ulubiony, ten Chicago właśnie. Jest laureatką Szansy na Sukces i uczestniczką koncertu debiutów na festiwalu w Opolu. W 2015 roku wydała własną płytę debiutancką, zatytułowaną Plan A. Jeśli Państwu podoba się jej śpiewanie, to płyta do znalezienia na półkach w dobrych sklepach muzycznych. Magdalena Tul przyjechała z bardzo daleka, bo aż z Gdańska. Nie tylko wokalista, pedagog wychowania muzycznego, związana z teatrami muzycznymi Buffo Roma, gdzie grała w licznych spektaklach, m.in. Metro, Gris, Koty,
z sukcesem wystąpiła także na festiwalu Universe Talent w Pradze, a także na opolskich premierach. Była, proszę Państwa, członkinią Polskiej Komisji Jurorskiej 62. konkursu piosenki Eurowizji. Ma na swoim koncie 3 studyjne płyty. To tyle na razie o paniach, jeśli chodzi o jaka to melodia w tle. Panowie, to między innymi Marcin Jajkiewicz, miłośnik oczywiście muzyki, ale także sportu i motoryzacji. Edukację rozpoczął w klasie wiolonczeli, a potem szkołę skończył w klasie trąbki. Po drodze jeszcze zmienił kierunek na klasę śpiewu. Wszechstronnie utalentowany. W tym samym czasie grał, żeby potwierdzić te zainteresowania sportowe, w klubie Polonia Warszawa w drużynie koszykówki. Studiował na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii Muzycznej imienia Szymanowskiego na kierunku oczywiście z wokalistyką w tle. W trakcie studiów nawiązał współpracę z zespołem Button Hackers. Pamiętam taką ich piosenkę Między nami nigdy nic nie było. No, bardzo ciekawa piosenka. Potem okazało się, że też dobrze sobie radzi śpiewając w filmach, też muzycznych Frozen, doskonale znane nie tylko dzieciom. Wreszcie od dekady współpracuje z Marcinem Wyrostkiem. Robert Osam. Pamiętasz, Alicjo, tego pana, który tam nutki przygrywał raz jedną, raz trzy, cztery, pięć? Tak, no właśnie, państwo też pamiętają, prawda? Właśnie, a dzisiaj dla nas no, niezwykła premiera, bo nagle zaśpiewał i to jak, proszę państwa? I jeszcze będzie śpiewał. Rzecz jasna. Ale okazuje się, że wcale jest nie tylko piosenkarzem czy pianistą. W 2016 roku zrealizował swój film Obroni. Człowiek zza horyzontu to portret mężczyzny, który chce znaleźć odpowiedź na kilka fundamentalnych pytań. Jakie są jego korzenie? Kim był jego ojciec? Dokąd zmierza ten świat? Ale wracamy do naszej pijalni i do koncertu. I już za chwileczkę pierwszy z występów. Pani, która pojawiła się tutaj gościnnie, pani, która z pewnością mieszkańcom tego regionu jest doskonale znana, bo pochodzi z niedalekiego Nowego Sącza, Bożena Górecka-Tokarczyk, to wokalistka zespołu No Brothers. Niedawno, jeśli państwo oglądali taki telewizyjny, polsatowski program Śpiewajmy Razem All Together Now, to mogli państwo ją tam zobaczyć, poradziła sobie świetnie. Zaśpiewała piosenkę grupy Red Lips, To co nam było. No, jury było zachwycone, prawie wszyscy wstali, 88 głosów, super. No co prawda nie wygrała, ale była bardzo blisko i oczywiście bardzo się spodobało to, w jaki sposób zaśpiewała. A propos to, co wydarzy się tutaj za chwileczkę, zaśpiewa piosenkę z debiutanckiej płyty, z pierwszej płyty zespołu No Brothers, Wszystko w Twoich rękach. Kiedyś martwa tu...